Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Wikingami w Crusader Kings 3. Tak więc ostatnio ugrzęliśmy tutaj w tej niekończącej się wojnie o Trację, a właściwie samo Bizancjum praktycznie. Do tego wybuchły nam jakieś wojny. Już ustaliłem, co się stało. Tutaj po prostu przejęliśmy niewielki kawałek. No i teraz trzeba się z tym jakoś zająć. Tutaj mamy jeszcze wojnę gdzieś w Bawarii. U naszego syna wybuchł poważny bunt chłopski, więc też by należało pomóc, żeby chociaż coś z tym zrobić. Więc po kolei. Najpierw przerzucimy obie armie tutaj i spróbujemy rozbić te siły. To powinno chociaż w miarę ogarnąć sprawę tutaj. No, z taką ilością sojuszników to... Dobra, córka dorosła, całkiem zdolna. Dobrze, czyli tu kolejne zwycięstwo. Niestety dobiliśmy te 50%, czyli więcej będzie ciężko. Kolejna rzecz, no to musimy się tu pofatygować i coś zrobić z tymi rebeliantami. Bo inaczej to się źle skończy. Dobrze, przyjaźń z królową Walii nie zaszkodzi. Czyli tutaj desant, zniszczymy te siły. Spróbujmy tak. Tu mamy pokój. Tam się jedna wojna zakończyła. Tak, więcej nic już nie szukaj. Starczy tego. Dobra. Trochę nas to kosztowało, ale przeżyjemy. Tutaj też się wojna zakończyła. Odesłałbym nasze siły do domu. Liczę, że nasi sojusznicy chociaż trochę tutaj ogarną sprawę. Przynajmniej na jakiś czas. Ilu jest tu dziadów? Nie za dużo. W sumie może to załatwię najemnikami. Albo jesteśmy naprawdę bogaci w tej chwili, więc wzięcie powiedzmy 5000 najemników. O, może być za mało. To tak na wszelki wypadek jeszcze dobiorę powiedzmy 900 i teraz już na pewno będzie ok. Tu się pozbędziemy problemu. Dorasta kolejny syn. A, słaby, jeżeli chodzi o dowodzenie. A ten... Dobrze, niech będzie skromny. Zastanówmy się nad pieniążkami, nad naszym runestone'em. Tu bym chętnie zawarł biały pokój. I się zgodzą. I wy też idziecie do domciu. No dobrze. Jakieś wojny. A, ten ich atakuje. Dobra. I co nasi sojusznicy tam robią najlepszego? O, ładnie. Dodatkowe pieniążki od wpływowych wasali. No mam wrażenie, że nasi sojusznicy nie robią nic. No dobra, więc w takiej sytuacji nie ma co kombinować. Albo nie. Podniosę ilość artylerii. To się powinno przydać tutaj w tym konflikcie. Nie wiem, jak ona się szybko zregeneruje, bo... No nie, ładnie się regeneruje. Całkiem szybko. Dobra. Myślę, że możemy już zacząć ich zbierać. W 2 miesiące powinni być gotowi do akcji. Ten trafi do więzienia. Tutaj jeszcze... O, kolejne małżeństwa. Ta córka. Tu bym znów szukał
wojownika jakiegoś. Dobra, on przybędzie na nasz dwór. Czemu nie? To raz. I nasz wnuk. Tym jakąś młodą z dobrymi cechami genetycznymi poszukał. Za to prawie że dla następcy. No, następca ma już żonę, więc niech będzie dla wnuka. Ona równie utalentowana. Będzie ok. Zaraz to jakim cudem oni tak szybko odbijają? My to się nie mogliśmy z tym ogarnąć, a oni to praktycznie z marszu mają wszystko. No nic. Ta armia od razu rusza tu. W sumie resztę możemy wysłać tutaj. Dobra, to ich roznieśliśmy w tej bitwie. Tylko znów tracimy punkty za zwycięstwo. No, oblegamy. No dobra, co to w ogóle jest? Nasza wnuczka jakieś dziwne zachowania, ale trudno. No, wydaje się, że to Bizancjum jest w miarę zdobywane. Tutaj pieniążki z chęcią przyjmę. I tutaj. Myślę, że stwierdzimy, że to co oni tam robią, to robią, to nie będę wnikał. My to jest, to nie jest sprawa wysokiego króla. Ach, no i w wieku 74 lat nasz władca zapił się na śmierć, co nie jest najlepsze. I nowym przywódcą został jego 22-letni syn, król Bror Malfridson. Oho. Ciekawe, czemu po matce, a nie po ojcu dostał. No ale dobrze, skupmy się na intrygach. Widzę, że tutaj poszliśmy już w kierunku tortur, to ciekawe. No ale dobrze, mamy troszkę nadmiaru terenów, tak więc... Przekażę jej to. O! Tu i tak zamierzam to wyzwolić za jakiś czas, ale to trochę minie. Czy tu jakieś pieniążki? Czyli z kasą stoimy nieźle, bym powiedział, chociaż teraz tracimy. Zdecydowanie nie jesteśmy tak skuteczni w zarządzaniu. Potem zbudujmy radę. Na pewno tak. O, tutaj naprawdę mamy utalentowanych ludzi nadających się na stanowiska. No nie, tutaj zdecydowanie wezmę kogoś zaufanego i utalentowanego. Dobra. Zacznijmy od uczty. Spotkamy wasali. Troszkę powinno się poprawić stosunki tym samym. Nasze siostry nie mają... O, czy on też stracił? Nie, to jest przyrodni brat. Czy mogę go dla sojuszu gdzieś ohajtać? Mógłbym. I sojusz z Bawarią wydaje mi się na początek bardzo cenny. Jeżeli by doszło do buntu, zapewni nam całkiem spore wsparcie. Ten ma już narzeczoną.
Chyba reszta naszych siostrzyczek już ma kogoś. Możemy zawrzeć kolejne sojusze, oczywiście je zawieram. I kto to jest? Nasza matka. Też bym sprawił jakiś sojusz. Nie jest jakoś mega potężny, ale... Nie widzę problemu. Dobra. Czyli tym sposobem może chociaż troszkę umocnimy władzę. Co tu się wydarzyło? Widzę, że... Jakieś problemy wewnętrzne mają. Tu się coś oderwało. No niestety, czemu oni nie chcieli sojuszu? A, jak się skończy wojna, to chyba się dogadamy. Tu by się udało, bardzo dobrze. Ci są silni i dobrze, ty będzie już z czasem nasz ród, mam nadzieję przynajmniej. Co tu się stało? Ten też zajął nam ziemię gdzieś tutaj. Będzie trzeba to potem wszystko jakoś poogarniać, bo to mi się nie podoba, bo tak to wygląda. Tutaj też bym jakoś wyrównał granicę. Tu nasi chyba niepotrzebnie to zajmą. I stracimy królestwo, ale trudno. Dobra, czyli tu mamy zwycięstwo. Teraz udajcie się rozprawić z nimi. Próbujmy ich pogodzić jednak. Dobra. I do zobaczenia. Tak, no tutaj ich wdepczemy w ziemię. Ktoś nas zrabował. Damy im pieniążki, niech wiedzą, że władca o nich dba. Kolejne wojny. Ja dołączę, bo nie chciałbym na pierwszej fazie już tracić sojuszu. Ale chyba nie damy rady tam zainterweniować. Zresztą ja się obawiam, że niedługo to my będziemy mieli bunt. Rzućmy okiem na naszych wasali. Tu mamy wszystkie, ale tutaj. To obniżenie autorytetu raczej przejdzie. I myślę, że będzie trzeba ulec, bo to naprawdę większość wasali by tego chciała. W ogóle nasz władca ma 22 lata. Jest odważny, szczery i skromny. Jest przebiegłym mistrzem intrygi. No ma problemy, to jest płaskostopiem. Jest herkulesowo silny, piękny i geniusz. Posiada konsekrowaną krew, odbył staż w Gwardii Waragiańskiej i gdzieś postradał oko. Czy tu ktoś jest nikogo, kto by mi odpowiadał z tych panienek? Mógłbym kolejnych... Mógłbym Bawarię wezwać. Tylko czy mi się opłaca? Tak, niech będzie. No dobrze, niedługo powinniśmy zdobyć samo Bizancjum, chociaż idzie to naprawdę, naprawdę opornie. No i niestety niedługo nie będziemy mieli najemników, co znaczy, że stosunek sił względem wasali również się pogorszy. Bez dwóch zdań. Tu bym zaryzykował na szybko szturm, bo to jest prawie już zdobyte.
jest. Okej, i upadło Imperium Mogołów. Nie wy. Kontynuujecie, to trzeba zdobyć. A tu trzeba rozbić tych dziadygów. A nóż ktoś znaczny trafi do niewoli, to by też nam pomogło. Dobra. Dobra, i zażądają. Tak, obniżymy. Na początku myślę, że co? A źle kliknąłem. No to się troszkę skomplikowała sprawa w ten sposób. To jest wojna w ogóle o co? Jakbyśmy się przegrali, to się stanie? Nas haka mieli, no i stracimy jeden poziom autorytetu. No dobra, w tej sytuacji prosimy ich. Sojuszu nie ma, tu możemy na szybko ogarnąć sojusz. No zobaczymy, jeśli by to jakoś wspólnymi siłami poszło, no to może. Dobra. Najlepiej byłoby to zdobyć, odwołać armię, no bo wyższy priorytet ma zwycięstwo w tej wojnie zewnętrznej. Zobaczymy, co dalej. Za 6 miesięcy będziemy gotowi do kolejnej rundy. Tak jest. Jest braciszek, no to bez przesady. Niech zapłaci daninę i jest wolny. No tu dość dużo wojska pod stolicą się pojawiło. No my będziemy w pełni gotowi do walki za 6 miesięcy. A tu do tego czasu nie wiem, ilu ich się już zbierze. Podejrzanie dużo. 50, no nie. To nie wygląda dobrze. Tym bardziej, że no nie wiem, czy takie sojusznicy w ogóle raczą tu przybyć. Czy mógłbym go na przykład zabić? Nikłe szanse. Bez sensu próbować. Przecież nie, to nam nic nie da. No, zrobiliśmy błąd. Trzeba było się dostosować. Tutaj też póki co nie wygrywamy. Ilu ich jest, tak szczerze mówiąc? 78 tysięcy, czyli no na każdego naszego wypada dwóch wrogów. Nie. W tej sytuacji, gdyby wszyscy przybyli, ale oni nie przybędą na czas. Po prostu trzeba się poddać. Mamy dużo słabszą pozycję w tej chwili. Wszyscy mają nas haka, będą to wykorzystywać. Ale trudno. A
Czyli wszyscy sobie będą tu różne życzenia wymyślać. Nasza siostrzyczka. Dobra, za tutaj kolesia z Włoch może być. Tutaj jeszcze nie mamy córek, więc poczekamy. Czyli co, no znów nas czeka. No. Może duże słowo, że jakiś wielki błąd, ale żeśmy skomplikowali sobie życie. Dobra, co do was. Znów to odbiją. Jakim cudem oni tak szybko odbijają, a nam to zajmuje tyle czasu? Ludzie. To jest niepojęte. Wszyscy dostają lepsze umowy jeszcze. Dobra. Nas ci wasale porobili po całości, bym powiedział. Dobrze, niech wybudują świątynię, to się akurat zawsze przyda. Ale to, co oni nam tu zrobili, to mnie dobija. Tego się nie spodziewałem, że aż tyle zażądają po obniżaniu wszystkich podatków, niepodatków. Na razie o następcach nie myślę, będzie trzeba tu umocnić naszą pozycję. Poodbierać wasalom przywileje z czasem. Ale to jeszcze troszkę minie. Niech nam odpali stówę. No dobra, zaraz kolejny teren przejmiemy. Jest lepiej, tylko takim tempem. No nie spodziewałem się, że zdobycie tego będzie wymagało tyle nakładów. Szkoda, że nie pojmaliśmy nikogo ciekawego, bo to by najbardziej załatwiło sprawę. Może teraz tu? Nie, tu jest chyba najbliżej. Tak jest. Te dwie prowincje. Jak zajmiemy te dwie prowincje, to już mamy zwycięstwo. Nie wiecie co? Ja to podzielę, bo szybciej pójdzie. Jak będę trzymał w jednym miejscu, tego nie wiem ile czasu zajmie. A tak, pierwszego przepędziliśmy. Teraz rozpocznijmy tutaj oblężenie. Wojny. No, takie różne tutaj przywileje powstają. Z czasem zaczniemy to zwalczać, ale zobaczmy jego. Czy mógłbym mu zmienić kontrakt? Mógłbym, tylko czy chcę? Chyba się zadowolę na razie pieniążkami. Dostaliśmy też kolejnego perka. To już idziemy w tego mistrza tortur. Thank you.
Myślę, że go postraszymy trochę. Uff, wreszcie. Czyli po ciężkich przejściach przejęliśmy te tereny. I komu je przekażę? Może komuś z naszych siostrzeńców. To jest, oni są wszyscy tu w linii do dziedziczenia, więc trochę to jest niebezpieczne im za dużo przekazywać. No, ona dzieci nie posiada. Jakieś boczne gałęzie rodu, ale... Dobra, zróbmy to chyba inaczej. Poszukamy... Tak. Oby się nie zawiesiła... A, nawet ładnie poszło. No dobra, ten pan odpowiada mi. Czy on nie ma... No, jego syn, czy jego... Dlaczego nie wykazuje, że jego ojciec... No właśnie. Tu jest w ogóle coś nie tak z tym rodem. Bierzemy masę członków rodu. A to drzewko jest... mocno do niczego. Na przykład ma nikłe szanse cokolwiek dostać już. Jak to zrobi, żeby było dobrze, no? Nasz brat ma dużo dzieci, no ale... Każdy dostanie jakieś tutaj resztówki. Chyba, że ten, o... On już raczej niczego po nikim nie odziedziczy. Ma tytuły jakieś. Aha. Okazywało, że nie ma. Dziwne to. No ten nie ma, ale nie wiem, czy się doczeka dzieciaków. Ale dobra. Dostanie to. I zobaczymy, co z tym zrobi. Dostanie też to. Powinien być dosyć bogaty, rządząc tymi terenami. Zorganizujmy jakieś przyjęcie. Jak najbardziej huczne. Musimy umocnić swoją władzę po tym, jakbyśmy się tutaj ośmieszyli przed wasalami, co by nie mówić. Dobra. Ten się wpakował na marszałka. Nowy następca. Myślę, że mówię z rozmachem. Na razie zaczynamy z rozmachem. Tak. Wybierzmy sobie też bóstwo opiekuńcze, jak już jesteśmy u władzy. Tyr czy Tor, czy... W sumie niech będzie Odyn. Też skupiamy się na szpiegostwie, mowa to się nam przyda. No i wybierzmy się na pielgrzymkę, może być Jorvik. O.
Bardzo dobrze. Z tym jesteśmy w sojuszu? Tak. Ale myślę, że tu jak najbardziej możemy to królestwo wyzwolić. To jakoś nie chcę w tym kierunku się rozwijać. Więc idźcie w swoją drogę. No i to by trzeba było, bo też mi tutaj... Chociaż zanim to wyzwolimy, być może dobrze byłoby jeszcze tu parę terenów im przekazać. Ten tutaj prawosławny jest dosyć silny. Nasz syn, nasz brat. Tutaj sojusz nie przejdzie, czy tu przejdzie? Też nie? A nie, mamy sojusz, dobra. Ci mają jakieś problemy. A, nasz wnuk, czyli też taka w sumie dalsza rodzina. I liczę, że oni się doczekają potomstwa. O, karłem jest, ale to nie powinno jakoś wielce przeszkadzać. Jakieś bandyci, ale zmierzymy się z nimi bez problemu. Bandyci pokonani. Pielgrzymka. Z ludźmi się pobratajmy. Co tu się dzieje? Biją się. Nasi, tak naprawdę. Nie zamierzam w to wnikać, co oni tam robią. A my tymczasem wróciliśmy do domu, więc co do tych terenów, tu bym chciał, żeby to Zaporoże jako tako wyglądało, czyli... Oczywiście zanim odzyska niepodległość, przyjmiemy to i to byśmy jeszcze przyjęli. To są niewielkie obszary. To jest jakieś mocne, nie to, że to się obroni, ale sam fakt. No i stworzymy kolejne sojusznicze państewko. Dobry champion, nie będę go tutaj narażał na śmierć. No, dość szybko się nasze armie zbiorą. I ruszamy. Nasz władca był młody, no na początku troszkę mu nie poszło z wasalami. Się wspierają. Nie interesuje mnie to. Róbcie, co do was należy, a nie tutaj tworzycie konflikty w państwie. Ślicznie. Tylko myślę też, komu przekazać władzę. Czy bratu, czy może jej jednak. Nie, jej tylko nie wiecie, o kogo chodzi. O tą tutaj starszą babkę, która no ma silniejszą pozycję, no ale z drugiej strony... Super. Skończmy szybko ten konflikt i skupimy się na krucjacie. To mi się podoba. Ile do krucjaty? 12 miesięcy. Czyli powinniśmy na spokojnie tutaj tą wojnę zakończyć. I potem zobaczymy, co dalej.
i bierzemy to szturmem. Dobra. Tak jest. W sumie możemy troszkę niewiernych zgładzić, żeby troszkę podbudować naszą pozycję. Chociaż ona jest niezła, jeśli on o wiedzę. No ale powiedzmy jego możemy zgładzić. Ją możemy... Nie, ona jest od nas. A tego Kazara... Powiedzmy ten Arab... mógł być dobrym wojownikiem, ale ma już 60, więc... Niestety stary. Dobra. No, gdyby, czy ją, czy jego? No on... Nie jest w sumie słaby. Obawiam się, że nie będzie chciał z nami sojuszu. Ale co tam. Przekażę mu te tereny, więc się wzmocni. Tytuł królewski i miejmy nadzieję, że zdoła utrzymać się tu u władzy. Tak jest. I idziesz, stary. No, miejmy nadzieję, że dasz radę. To by też trzeba było zająć, oczyścić. To nie lubię, jak mi ktoś tak włazi na nasze ziemię. No i tu trzeba wyrównać. Zresztą... Tu też mi się troszkę nie podoba, jak ta granica przebiega, ale zobaczymy. Oczywiście Bohemia z Polską się już biją. Oj, Polska chyba... Długo nie przetrwa. Może Węgry byśmy stworzyli, to żeby było kolejne państwo. Co? O Litwę? Czy was pogięło? Litwa jest nasza. Nie ma opcji, żebyśmy o Litwę wyruszali na świętą wojnę. Węgry. Też Bizancjum będzie na liście wrogów, co nie jest dobre. Bułgaria. Też byśmy walczyli z, no, w sumie. Może Bułgaria była dla nas bardziej korzystna tutaj. Niech będzie Bułgaria. Powinniśmy dać radę. O. Nikogo tu ciekawego nie ma. Coś młodego bym chciał. Nasz kuzyn. On jest Włoch. Ona nie wiem, czy nie jest... O, a ona ma męża? Mam, ale nie wiem właśnie, czy... Ale mój mąż też jest z naszego rodu. A ktoś wojowniczy. Na przykład może jego byśmy wybrali. Nie posiada on syna, co jest troszkę niepokojące. Ten posiada dużo potomstwa. A ona? W sumie... Jej syn też się wydaje całkiem dobrym wojownikiem. Po matce raczej niczego nie odziedziczy. Dobra. Kuzynkę poprzemy. No. No i czekamy. Czekamy na wojnę o Bułgarię. Mam nadzieję, że Zaporoże dołączy.
prostu więcej takich pojedynczych krajów, to większa szansa, że dołączają do krucjaty. Tu się jakieś całkiem spore państwo utworzyło, i to z tytułem cesarskim. No dobrze. Saloniki oczywiście też wyzwolę, tylko mówię, najpierw mam to zadanie osiągnąć, to osiągnięcie, żeby było. Dobra, czegoś się dowiemy. Czy mamy jakieś rywali? Mamy. Ja bym go sobie potorturował. Czemu nie? No, dobre relacje z pisarzem nie zaszkodzą. Jakieś małżeństwo może być. A jak z naszą żoną? O, już zaraz. O, całkiem odpowiada mi umiejętnościami. Na razie konkubin. A, są i tak, nikogo ciekawego nie ma. I co? Bierzemy ślub. Garniemy sporo prestiżu. Kolejna osoba wyląduje w naszym lochu. No, te Włochy niby silne, ale ciągle coś podgryza. To Bizancjum, to tu im coś się zbuntowało. Go wydał na przykład ją za... Albo nie będę tutaj kombinował. O! Tu jest 15 tysięcy, czyli dobrą. To jest potencjalnie mocarstwo. Jedyne co mnie smuci, to że nie są naszej religii, tylko tej starej. No ale zobaczymy, czy przystąpią do krucjaty, czy nie. Dobra. No, siły wydają się wyrównane i potężne po obydwu stronach. Za 30 dni krucjata. Dobra. O, nie udało się. O następcach jeszcze nie myślę, póki nie mamy dzieci zresztą. To by było nad wyraz, myślę. Nie przed wojną, musimy być zwarci i gotowi. No i zaczęło się. Bizancjum jest rządzone przez młodego i słabego cesarza, co daje duże bonusy dla nas. A oni od razu dołączyli z automatu. Nic nam to nie da. Naprawdę dołączy sporo Bizantyjczyków tu miejscowych. Ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Już widzę pierwsze oddziały wroga, zaczynają się próbować gdzieś koncentrować. I wyruszamy. Czy dowodzimy osobiście? Lepiej by było, żebyśmy dowodzili. Jesteśmy jakoś super utalentowani, ale to też podbuduje nasz opinia, raczej naszą opinię w oczach naszych wasali, więc myślę, że warto to zrobić. Pięknie. No i spróbujmy te 14 tysięcy tutaj dopaść, jeżeli się uda. Powinno, tak. I egzekucja praktycznie. Nowa technologia. Myślę, że co? Może skupimy się teraz na tym szybsze, chociaż korciłby mnie też Trybeusze.
Bo ostatnio się pokazało, jak ciężko jest coś zdobyć, więc może te trybeusze opracujmy. Pierwsza bitwa wydaje się, że idzie dobrze, chociaż obawiam się, że jakiś bunt tu będziemy mieli. Nasi lubią wykorzystywać zamieszanie. Ale dobra, jest zwycięstwo. Niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze zwycięstwo. No dobra, ruszmy się powiedzmy gdzieś tutaj, o. Jak z układem sił? Bardzo wyrównane, to nie jest bezpieczne. Chociaż nasi dość szybko przybyli na tą wojnę, to mnie cieszy. Do jakiejś bitwy? Tak. Oczywiście skutecznej dla nas, nieskutecznej dla nich, więc cieszy. I kolejnych widzę maszerujących. Nie, może powinniśmy się właśnie skupiać na niszczeniu armii, a naszym sojusznikom zostawić oblężenia. Poleźli, teraz to się nie uda. No dobra, tu możemy oblec w sumie. Przynajmniej chwilowo. Czy ja dobrze widzę? 40 tysięcy wrogów. To zaczyna być niepokojące, tym bardziej, że mówię, nasi się tu rozłażą jak idioci naokoło. To będzie wymagało najprawdopodobniej najemników, jeśli... A, są tutaj po... Jeśli tamta armia tu przybędzie wkrótce, a już nadciąga, czyli... Też nie są pewni siebie, to mnie cieszy akurat. I doczekaliśmy się syna, bardzo uzdolnionego, jeśli chodzi o genetykę. Ślicznie. Okej, przejęliśmy. Nasz wuj zachorował, to je mało obchodzi. No, wygraliśmy sporą bitwę, zajęliśmy jakieś terytoria, podoba mi się to. Praktycznie idzie to po naszej myśli. Chociaż... Trzeba by się mieć na baczności, bo to 40 tysięcy jak nagle ruszy. Może nie być już tak ciekawie. Nie, nie, tutaj mieć na chwilę obecną jakiś haków na żonę. Jakaś bestia. Oczywiście, że harpunem, harpunem. O, jeszcze stracimy stres, bo jesteśmy dzielni i nam to poprawi humor, że ubiliśmy takiego wielkiego zwierza. No dobra, niech nas czegoś nauczy. No dobra, tu może zaraz dojść do poważnej bitwy, więc lepiej by było, żebyśmy przybyli z odsieczą. Chociaż nie wiem, czy zdążymy. Bo nasi coś brzydko przegrywają. No. Bardzo wyrównana bitwa. Lepszy dowódca u nas, ale mają... No, w sumie... Wydaje mi się, że przeważymy. Pięknie. Zdążyliśmy na czas, żeby uratować tą bitwę. Dobrze, że zwróciłem na nią uwagę, bo... Gdyby nas tutaj rozgromili, no to dużo punktów w plecy by poszło.
No i teraz idziemy za ciosem. Są niewielkie oddziały wrogów. Powinniśmy być w stanie je unicestwiać na bieżąco. Albo i nie, bo nasz sojusznik się nie fatyguje. I przegramy to tylko dlatego, że nasz sojusznik jest idiotą. Jak mnie takie sytuacje wkurzają. No i tu ta armia, gdyby pomogła albo tu, to byśmy już mieli wygraną. No nic. Skopali po całości, ale cóż ja na to poradzę. Nasze wojska się wycofują. Są mocno przetrzebione. Jeden idiotyzm, no. Już tu jestem, to... pomogę mu. Po drodze rozwalimy te oddziały chłopskie. Naszych rywali kopnął w kalendarz, czyli stresik sobie odszedł, splądrował. No problem polega na tym, że nie mamy się kiedy i gdzie zregenerować. Mógłbym wziąć trochę najemników, tylko w sumie potrzebnie ich przedłużyłem tyle. No i możemy tu uderzyć, tylko czy to się uda? Pewno nie, bo kurde, nasz idiota. Znów nam nikt nie pomoże, a wrogowie się zjednoczą w tym miejscu. O dziwo, też się nie zjednoczyli. Czasami też, ja nie wiem, czy oni się po prostu nie lubią, dlatego tak postępują, czy... nie wiem, co ich pcha do tego, że raz przychodzą z pomocą, a raz ignorują takie bitwy, które są ważne. Dobra. Gdzieś tu są siły, które moglibyśmy rozbić. Nie bardzo. Tam wchodzić w głąb. Myślę, że nierozsądnie. Lepiej się wycofać. Dobra, niech nasza żona pomoże w zarządzaniu. To może być ok. Ale kto tu ma najwięcej punktów, tak z ciekawości? Niby jesteśmy pierwsi, czyli powinniśmy, ale to, że powinniśmy, to nie znaczy, że tak będzie. Kolejne dyplomatyczne, czy nie dyplomatyczne, tylko dynastyczne zdolności i idziemy dalej w tym kierunku, tak jak chciałem, żeby no, dłużej byli sprawni, powiedzmy, nasi włodarze. I mamy powstanie polskich jakichś rebeliantów. Też dosyć silne. Ale jeśli poradzimy sobie z krucjatą, to z tym powstaniem też już później jakoś to pójdzie. Chociaż no kto zniszczy te 40 tysięcy? W sumie... jeśli byśmy tutaj ich rozbili, no to już zwycięstwo nasze, ale... to nie jest tak łatwo. Dobra. Ja mogę tam pójść. No chciałbym być przy naszych jednostkach, żebym tutaj się orientował w sytuacji, ale... to nie jest takie proste.
Dobra, 50, no właśnie. Te procenty idą beznadziejnie wolno. A my na to niewiele możemy poradzić, szczerze. To są jacyś buntownicy. Mamy 40 tysięcy, czy... tu rozniosą naszych po prostu. No, ale tu ich... No, bez szans. To jest dziwne, bo... Układ sił wygląda tak, że powinna być szansa. Dobra. Wolniej ubywanie strachu. Gdzie oni popłyną, bo... W sumie dobra, skasuję to. O, może uda mi się te 20 tysięcy tutaj... A nie, zmądrzał. Tu się bunt skończył. Czyli wracamy tam. Tam jest kolejne 20 tysięcy wrogów, które trzeba zlikwidować. No, jak nie my, to nikt. To już dawno zauważyłem. Chociaż... Na razie niech siedzi. Zobaczymy po tym, jak to pójdzie. O, ci nas tu spowolnili i przez to też się tam możemy spóźnić. Chociaż... Wydaje się, że ta bitwa jest wyrównana i nasi powinni zdążyć na nią. No, nawet się spóźnią, ale się spóźnią w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli nasi już wygrali w międzyczasie. No dobra, zajmijmy tutaj kolejną prowincję, jeśli się uda oczywiście. Czy my tu oblegamy? Tak, dosyć wolno, ale oblegamy. Powstaniami się zajmę później. To by mnie korciło w sumie, jakbyśmy ich tu... rozbili. Czemu spadło? No, jakieś tereny musieli odzyskać. Shit. Dobra, mamy tą armię. Nam ktoś pomógł się odstresować. Wydaje się, że wygrywamy. Trochę na raty, ale zawsze coś. No i mamy naprawdę dużo już punktów, jeśli chodzi o punkty bitewne. Teraz byśmy potrzebowali punktów związanych z okupacją, a tak naprawdę nie tracić punktów związanych z okupacją. To by było już samo w sobie sukcesem. Dwie prowincje by trzeba było zdobyć, żeby to zakończyło się tak, jak chcemy. No i tu, słaby dowódca po ich stronie, co daje nam szansę ich rozgromić. Tak, też się stanie. Ślicznie. No idziemy tu. Ach, tylko tam naszych teraz pobiją. My wygrywamy tą krucjatę, ale... No, ciężko powiedzieć, jak to się skończy jeszcze, bo wystarczy kilka większych klęsk. No, ci katolicy, ale ich jest niewiele, tylko 7 tysięcy, więc... Przy okazji może ktoś ich tam ubije. Hmm...
Gdzie byśmy mogli złapać jeszcze jedną prowincję bez narażania się na przegraną w bitwie, bo tego bym nie chciał. Dobra, tu zwycięstwo nasze. Gdzie tu jest jakiś ten? Tu może byśmy w miarę bezpiecznie dotarli i spróbowali to zdobyć. O. Albo jeszcze głębiej, czyli powiedzmy tutaj, że oni wszystko widzą, czy oblegamy tak grupowo, jakbym to powiedział. Doczekaliśmy się córki. Dobrze ufortyfikowane to miasto musi być, bo póki co w ogóle to nie idzie, tak jakbyśmy chcieli. A jednak sporo tych maszyn oblężniczych przygotowałem do tej wojny. Tak, jak jest okazja komuś podnieść podatki, to przecież nie odmówię. No jest to ryzykowne, bo jeżeli byśmy to przegrali, tą bitwę, no to jest problem. Ale korci mnie, żeby to zaszturmować. Zaryzykuję. Ale straty, damy radę. I czy będziesz... Ludzie, no nie ma tych procent, a oni zaraz odbiją i będzie zabawa od początku. No nic. W tej sytuacji musimy zarządzić odwrót i się zregenerować, bo... Kolejne jakieś małe wojenki wybuchają. No tu nic, chyba żeby mi po prostu zajął czymś przez chwilę. Ale nie, bo nasi nic nie zdobywają, się skopało wszystko. Czyli musimy się wycofać i zobaczyć co dalej. Siedem miesięcy, ludzie. Dobra. Kanclerz. Kanclerzem zostanie... Dobrze, ty możesz być kanclerzem. No tu niestety nie mogę go wywalić, bo się wpakował chyba dzięki... Tak, przysłudze. To nie wiem, kto to jest. Nie jest zła, ale zobaczę, czy nie ma kogoś lepszego. Jest nasza... bratanica, czy ona? No w sumie są zbliżone. Jeszcze przyrodnia siostrzyczka zostanie, ale dajmy jej fuchę. Dodam, o, i zostanie też medyczką. Tak jest, i znajdź mi jeszcze mężusia. Tak. Tak, może być. Przyda się w walce. No wygrywamy tą krucjatę, ale czy wygramy, to nie wiadomo, bo co innego mówię, jest wygrywać, co innego wygrać. Nasi musieliby wreszcie coś zdobyć, a nie tylko tu biegać bez celu. I przegrywać bitwę, bo to też się zaczyna dziać. Chociaż tutaj...
Dobra, krucjata się zakończyła, oczywiście już Polscy stracili tereny. I wracamy do punktu wyjścia. Raczej, no nie do punktu wyjścia, to przesadzam, ale się zepsuło. No musimy okupować. To, że wygrywamy bitwy, to nie da nam zwycięstwa. Tutaj... No dość szybko się nasza armia regeneruje, czyli... Będziemy już niedługo gotowi do konkretnej kolejnej rundy. No ale póki co to przegrywamy. To tak brzydko. Jedna prowincja. Gdybyśmy mieli jedną prowincję wtedy, to byśmy to wygrali. Dobijające. A, mamy też perka. Zapomniałem. Kasa się w miarę zgadza, jeżeli chodzi o sytuację. Nawet zarobiliśmy chyba na tej wojnie trochę. Patrząc, ilu pojmaliśmy. Czyli nie, no bez naszej armii się tu nie poradzą ludzie. Kurde, to są niedojdy, no. O, całe życie z debilami. Tak. Nie, jestem tu rozbiją, kurde, ale dobra, wezmę na szybko... najemników z powrotem. Trudno, naprawdę chcę to wygrać. Więc... Tam nas rozbili. Ach. Nic to nie daje, co tu się dzieje. No tu mogę wysłać najemników na szybko. Dali radę, nie dali, nie wiem właśnie, co się skończyło nawet. Chyba dali. Powołaj, nie mogę powołać? W bitwach zaraz ogarnę sytuację, ale... Cała reszta jest bardzo niedobrze, bo... No tu wszystkie tereny nad morzem utraciliśmy praktycznie. Ach, kurde! Sorry. Okej, okay, jestem. Jeszcze sobie komórę zrzuciłem na podłogę. Chciałem ją szybko wyciszyć, a wyszło dupiasto. No nic. Krucjata ugrzęzła w martwym punkcie. Czyli tutaj mamy jakieś siły. Tu mamy tych od oblężeń. Nie chciałbym żadnych jednostek wysyłać zbyt głęboko na terytorium wroga, bo to będzie oznaczało duże ryzyko. Chciałbym, żeby tu wszystko się trzymało jedno przy drugim. Tym bardziej, że same bitwy to nie jest problem. A to nie jest nasze? No musi być nasze. Czemu tracimy zasoby ludzkie? To nie wiem. Dobra, czyli tutaj byśmy się przesunęli. Tu trwa oblężenie jednego i drugiego punktu. Nie zdobyliśmy nic za to, aż dziwne. A, bo to może być poza Bułgarią dlatego. Albo po prostu w ogóle jednocześnie coś straciliśmy i się wyzerowało. To jest całkiem prawdopodobne.
No dobra, tu oblegamy. I tu. W sumie, póki jest wojna, zorganizujmy ucztę, żeby też trochę zadbać o przyzwoite stosunki z wasalami podczas tej niekończącej się krucjaty. Nasz braciszek kopnął w kalendarz. Ach, i znów tracimy oczywiście. A dobrze, z kimś się zaprzyjaźniliśmy. Polubiliśmy naszą mistrzynię szpiegów. To akurat dobrze, bo to jest przydatna przyjaźń. Pożegnajmy naszego brata z rozmachem. Godnym cesarza. Już widzę 15-tysięczną armię. I jeszcze 9 za nimi lezie z tyłu. No a tu nasi przegrywają. Faktycznie bitwę za bitwą. No tu mógłbym ich skasować teraz, ale... Co mi to da? Zaraz wiesz, w sumie... Troszkę się odstresujemy. I skupmy się na myśleniu o spiskach i innych niecnych czynach. Dobra, tu nasi wygrali, tam oblężenie trwa. To jest następca, który mnie teraz mało interesuje. Nie zamierzam ginąć w najbliższym czasie. Dobra, kolejny teren przejęliśmy, 0% przybyło. Możemy się tu cofnąć i porozbijać jego armię, tylko czy to warto? Chyba trzeba na razie. Bo jak to wszystko w nas się właduje gdzieś, to będziemy mieli kłopot. Spróbujmy ich pogodzić. A możemy na jednego mieć haka. No na Galicjana wolę mieć haka, no bo to jest potężniejszy wasal. Po prostu rozsądniej. Co oni robią? Dołączę, no też nie mam czasu. Naprawdę muszę się skupić na naszej krucjacie, bo to jest priorytet. Kosztowała nas po prostu niewiarygodny majątek. Ale jest przynajmniej wyzwanie. Nie powiem. Mógłbym podzielić znowu, tylko jak podzielę, to nie będę w stanie interweniować, jeśli się pojawią duże siły wroga. No a tutaj już widać, że się pojawiają. Uj, znów straciliśmy. No dobra, muszę tu ruszać, interweniować w tej sprawie, bo tylko nasza armia została z godnych uwagi. No dobra, zniszczę te 20 tysięcy wrogów. Całkiem sprawnie. Szkoda, że w tych konfliktach nie można brać jeńców, bo to by nam mega pomogło, gdyby nam się wzięli trochę jeńców i przerobili to na punkty zwycięstwa, nazwijmy to. No tu okej, no oblegam to, ale co ja z tym zrobię? No nic. Dawno nie brałem udziału w tak ciągnącej się latami krucjacie, powiem szczerze.
No dobra, tu dojdziemy, ale się spóźnimy. Czy warto w ogóle w to uderzać, bo... Wydaje się, że przegramy, chociaż... Nie wiem. No on się nas też boi, więc to nie jest jednoznaczne, że przegramy. Zaraz zaczniemy tracić zasoby ludzkie. To jest problemem. Czy w samych bitwach jest wyrównane? Próbujmy wszystkich uszczęśliwić, też ciężka sprawa, tak patrząc, żeby wszystkich zawsze uszczęśliwiać. No dobra, znów tu odbiję, tylko co dalej? Bo kończą się nam najemnicy, nie stać nas na przedłużenie tych kontraktów. Dobra. Nawet nie ruszyło o procent tu punktów zwycięstwa, ludzie, no. No dobra, tą 30-tysięczną armię by wypadało unicestwić. Powinno pójść dobrze. Więcej czempionów. Lepszą armię, bo mamy tych najemników. No ale to nic nie daje. Tak globalnie. I nam mamy znów nadmiar terenów, w sensie wasali. Ludzie. Tu bym podzielił, tu niech lecą już na pomoc, chociaż czy zdążą dyskusyjne. Ale zablokowali ich wsparcie, więc w sumie koniec końców zdążyliśmy. Ile ja mam tych wasali? O jednego za dużo, czyli to też nam ogranicza wydajność naszej armii, że mamy takie ilości wasali nadmierne. Nie mamy dowódcy. Kurde, może już czas zrobić przerwę, bo... No, ale jest ciekawie. Nie zaprzeczę. Jest ciekawie. Gdyby tylko się tak nie cięło. Bo nie możemy dowódcy wskazać. Dobra, to jest chyba znak, że należy zrobić przerwę, bo zawiesił się na wskazywaniu dowódcy dla naszej armii krucjatowej, czyli jest problem. Nawet nie wiem, czy się... A, odwiesił się jeszcze. Czyli to niech będzie on. No tu żeśmy zdobyli, no znów. Ile? 94. No korci mnie, żeby jeszcze dociągnąć ten konflikt do końca, no bo dużo już nam nie potrzeba, żeby tego wygrać. Szczerze powiedziawszy. Obie strony są mega wykrwawione. Jakby teraz na to Araby wpadły, no to obie strony są urządzone, powiem szczerze, bardzo nieciekawie. Tam mi się wydaje, że nasi sobie radzą. No, o, jakby tam ich przegonili na północ, dobra. Kolejny rywal kopnął w kalendarz. Nie rozdałem dawno, widzę skilli. Mistrz tortur i idziemy. Takie typowe umiejętności spiskowo-kombinatorskie, nazwijmy to.
No, moi drodzy, jedna prowincja. Kolejny próba zawieszenia, czyli znów, a nie, teraz mi się udało sprawnie. No, niech nasz wuj dowodzi, nie widzę problemu. Jedna prowincja. Kolejny syn, zobaczmy, czy utalentowany. No, czy zdolny, podoba mi się, znaczy zdolny. Dobry genetycznie, może tak, bo to źle mówi, że zdolny, po prostu się urodził z dobrymi cechami. No. Postraszmy go. O, nic się nie udało. Ale może nam za to zapłacić subwencję. To mi odpowiada. Musimy odzyskać naszą sytuację finansową, bo no ostatnio przez tą krucjatę to tutaj zbiednieliśmy jak diabli. No i... Znów zaryzykujesz 12 tysięcy. No nie, to z tego szturma nie weźmiemy, mając 12 tysięcy ludzi, w ogóle bez szans. No, powinno teraz się udać. Kończ tą wojnę. Tak jest. Pięknie. Wy oczywiście do domu. W następnej turze zobaczymy, co możemy zrobić na tej krucjacie przeciwko Arabom, ale... Oczywiście, że nie. Gramy jako nasz władca. Tylko to wycofam. Uff. To się wydarzyło. Ale to mi się podoba. Silne państwo. No w ogóle tutaj gdzieś sięga. Ciekawe to było. Bułgaria. No nie podoba mi się, że Arabusy takie tu wbiły do Europy. Tu nasi rządzą? Nie. A, bo tu się coś oderwało od nich. Karolingowi, ale w naszej wiary. Może też to jakoś ich przekonamy, żeby przekazali naszej rodzinie, ale zobaczymy. Na razie kończymy i zapraszam na kolejny odcinek. To była... Dawno takiej krucjaty nie miałem, no... Co do człowieka prawie, tam każdy żołnierz się liczył. Pozdrawiam i do zobaczenia.